Witam Państwa serdecznie. Ostatnio rozmawialiśmy na temat dużych inwestycji w Polsce. Tym razem pytam naszego eksperta o te mniejsze inwestycje, rozbudowę naszych domów, naszych zagród. Czy nadal możemy odliczać VAT od materiałów budowlanych? Oczywiście. Ustawa dalej obowiązuje, z tym, że prawo do odliczenia VAT-u przysługuje nam tylko i wyłącznie od tych wydatków, które ponosimy w związku z budownictwem mieszkaniowym. Czyli to wszystko, co by dotyczyło naszego gospodarstwa rolnego jako takiego, oczywiście no nie będzie tutaj się mieściło w tych kategoriach. Na co musimy zwrócić uwagę, kupując materiały budowlane? Załóżmy, że wiemy, na jakie one są cel. Na samej fakturze, czy coś musi być zaznaczone? No, na fakturze jest ten niezbędny element, który dotyczy PKWiU. I tu musimy pamiętać o tym, że w tej chwili obowiązują już od tego roku, od roku 2011, inne oznaczenia kodowe niż obowiązywały w latach wcześniejszych. Warto zapytać, czy sprzedawca te nowe kody PKWiU na fakturach uwzględnił. Natomiast jeśli tego nie zrobił, będziemy mieli troszeczkę więcej pracy, bo musimy porównać kody bieżącego roku z kodami lat poprzednich. Bo tylko część tych wydatków, która jest opodatkowana stawką podstawową, która teraz VAT, która teraz powiedzmy wynosi 23%, podlega odliczeniu. Zatem jak zawsze czujni. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.